Hej, siemaneczko, wam z tej strony Lukasek, witam was w standardzie, czyli na mojej sofie. Dzisiaj, kochani moi mili, chciałbym wam z wami porozmawiać o pewnej rzeczy, dość frustrującej, a mianowicie, no to może być dla was frustrująca rzecz, a mianowicie, bo byliście takimi, jakby wam powiedzieć, królikami doświadczalnymi, gdzie ja chciałem sprawdzić, jaka będzie wasza reakcja na moją osobę w tym internecie, w tym całym YouTubie. Oczywiście, tak, to był tak jakby odwołanie do, po części do projektu Baśka Blog, bądź tamta gruba, co pieprzy o katolicyzmie, ale to nie o to chodzi. Mi tu o to chodziło, jak skrytykujecie mnie. Mi o to chodziło, mi zależało na tym, abyście wy się uśmiechnęli do kamery. I teraz, czy każdy potrafi wychwycić to, u mnie te rzeczy, z których może się uśmiać, i to dosyć. Tak, zrobiłem siebie debila w tym internecie, zrobiłem udającego z autyzmem dziecka, które... Tak, prawda? Ale może YouTube mi zablokuje naprawdę content zaraz. Chodzi mi o to, że kochani moi mili, tak, mam swoje, no, tak. Jeżeli pytacie o sklep z koszulkami, to mam jakiś tam, jest chyba jakiś jeden wzór, ale to mianuję. Chcę odwołać się do tematu teraz, który będę omawiał, czyli co chciałem zrobić dzięki temu projektowi. Właśnie to chciałem zrobić, abyście wy, kochani moi mili, zareagowali na moją osobę, czyli mnie skrytykowali, bo ja lubię ludzi, którzy mądrze krytykują i się z tego bawią, i się z tego cieszą. Ja też się sam śmieję i ja też się sam ze siebie śmieję i to mi sprawia wielką radość, ponieważ to jest śmieszne, a nie jakieś żenujące rzeczy typu Minecraft. O, wykopałem cobblestone'a. Tak właśnie, to jest śmieszne, to was bawi. Nie wiem, co z wami jest nie tak. Dobra, każdy ma swoje gusta. Nie chcę tutaj nic sugerować, prawda? Ja chcę tutaj na mój kanał wnieść takie coś, że chciałbym na krytyce, na własnej krytyce, na content, chciałbym, żeby ten content opierał się na tym, żeby krytyka, która do mnie trafia, was śmieszała. Chcę, żebyście byli się do monitora, bo nie może tak wiecznie żyć tak... aha. Dobra. Okej. Aha. Po czym możecie to zauważyć na ostatnim filmiku z Omeglów. Były takie dwie osoby, chyba cztery. Aha, co ten gościu robi? Aha, dobra, to nie jest śmieszne, to nie jest zabawne. Nie, to, że on tańczy tak głupio, nie, to nie jest zabawne. To nie jest zabawne. Nie, no, mnie to nie śmieszy. Ale w ogóle weź Gośka, co ty robisz? Gośka, on nie jest śmieszny. Przestań się śmiać. Gosia, opuść rączkę. Gosia, nie tańczymy. Gosia to jest debil. Gosia to jest nic nie warty człowiek. Ja głupi jestem naprawdę. Jeżeli chcecie więcej takich filmików śmiesznych właśnie na tym poziomie, a nie na takim poziomie dosyć... Hej, siemaneczko, wam z tej strony Lukasek. Witam was w takim jakby vlogu. Dzisiaj sobie porozmawiamy na dosyć kontrowersyjny temat i... Po co ja ten mikrofon trzymam w ogóle, po co to... A właśnie, i to jest właśnie ta wtyka, że mnie to jara, tak, bo ja się wtedy śmieję sam z siebie tak naprawdę i z was po części, no bo trzeba się uśmiechnąć, prawda? Trzeba się uśmiechnąć, nieważne z jakiej sytuacji, trzeba się uśmiechnąć po prostu, iść tą drogą uśmiechniętą, a nie wiecznie takim nadąsem. Aha, wchodzę do autobusu. Skasowałem bilet. O, ten nadruk na tym bilecie. Taki niebieski. A kosztował mnie jedyne złoty 40, gdzie bym miał na bułkę.
No właśnie. Jeżeli właśnie chcecie takie vlogi w takim stylu prowadzenia takich vlogów, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, daj łapkę w dół, krytykę też przyjmuję, jak widzisz. No i skomentuj, prawda, ten filmik, to się bardzo uraduje. Możesz też mnie pouczyć na co mogę zrobić, co mogę nie zrobić. Możesz mnie pouczyć, ja też to przyjmuję. Z tej strony był Lukasek, co powinniście sami już wywnioskować z tego, o co mi chodzi. Także ja się z wami żegnam. Z tej strony był Lukasek. Pa, pa.